Ale ma pani piękne córki. Wiem. Zawsze wiedziałam. Ale mama też piękna. To prawda. To prawda. A jak pani zareagowała na pomysł Angeliki, że weźmie udział w programie o parach mieszanych? Byliśmy na wakacjach i Angelika mi: mamuś, zaraz coś powiem. I właśnie powiedziała, ja mówię: naprawdę? No to fajnie. To chyba jest ten moment, żeby... Małgosia, to jest ten moment? Tak, myślę, że... Bo chciałabym ci coś, mamuś, powiedzieć. O Jezu, co? Już mi trzeba... Słucham. Więc to nie jest program o parach mieszanych. Nie o parach mieszanych? Nie. No poczekaj, wyprostuję się bardziej, słucham. Więc w dniu jutrzejszym oświadczę się Marcinowi. Tak. I jeśli on się zgodzi, to weźmiemy ślub. Niesamowite. Naprawdę? A jak on ciebie nie przyjmie? To mam silną grupę wsparcia. Niesamowite. Ale naprawdę o tym jest program? To teraz się czuję jak taka wkręcona. No, ale pomyśl sobie, jak on się będzie jutro czuł. Co jeszcze? Jeszcze jakaś niespodzianka? No, odnośnie ślubu. Że ten ślub, jeśli on się zgodzi, będzie jutro. A bo tego nie powiedziałam. Nie, nie powiedziałam. A, no co? Tak. Przepraszam. Naprawdę? No, naprawdę. Masz taką samą minę, jak powiedziałam ci, że jestem w ciąży mniej więcej. To jutro się bawimy na twoim ślubie? Tak. Jeśli on się zgodzi, no zawsze może się nie zgodzić. Marcin tak kocha tą swoją Angelikę i swoje dziewczynki, że mocno w to wierzę, że jutro będziemy tańczyć na weselu mojej córki.